przechodzę do rzeczy. Trzy polskie wojny. Proszę Państwa, bo Polska jeszcze, Polska jest wciągnięta w trzy wojny. Dwie musi toczyć. Jedną, no może toczyć, to jak pójdzie coś źle, to zostaniemy wkręceni w maszynkę do mięsa. No ale na razie jakoś chwalić Boga nie zostaliśmy wkręceni. Na szczęście inni tym razem zostali wkręceni, a nie my. I od tej wojny, która się toczy na Ukrainie, a w tej wojnie Stany Zjednoczone wojują z Rosją do ostatniego Ukraińca. Jaki jest cel tej wojny? No to nam wyjaśnił sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, pan Lloyd Austin, kiedy był w Kijowie, to powiedział, że celem tej wojny jest osłabienie Rosji. Celem tej wojny jest osłabienie Rosji. W związku z tym to nie jest tak, że to się toczy się wojna o jakieś ukraińskie interesy, a tym bardziej o jakieś polskie interesy, tylko toczy się wojna o interesy amerykańskie. Dlaczego Stany Zjednoczone chcą osłabić Rosję, to do tego dojdziemy, ale zanim do tego dojdziemy, to chciałbym kilka słów poświęcić prehistorii. Jak do tego doszło? Bo jeszcze w 2010 roku nic nie wskazywało na to, że coś takiego się tutaj w środkowo-wschodniej Europie zdarzy. Jak Państwo pamiętacie, 17 września 2009 roku amerykański prezydent Barack Obama dokonał słynnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Reset polegał na tym, że prezydent Obama nie tylko usunął elementy tarczy antyrakietowej ze środkowej Europy, ale w ogóle wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w tej części Europy, co oczywiście stworzyło próżnię polityczną. I tę próżnię polityczną wypełnili strategiczni partnerzy, to znaczy Rosja i Niemcy, w naszym przypadku Niemcy, chociaż z pewnymi akcentami rosyjskimi. No, przypomnę, jakie były następstwa tego resetu. Otóż w sierpniu 2012 roku przyjechał do Warszawy patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl. No i na Zamku Królewskim razem z arcybiskupem Józefem Michalikiem, ówczesnym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, podpisali deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Pojednaliśmy się z narodem rosyjskim. Szkoda, że pani Magdalena Wolińska-Riedi o tym zapomniała, bo gdyby nie zapomniała, to trudniej byłoby ją wyrzucić z telewizji za myśl o zbrodnie. Proszę Państwa, dlaczego prezydent Obama przeprowadził ten reset? No tego nie wiem, bo on mi się nie zwierzał. Natomiast warto przytoczyć wydarzenie, które miało miejsce miesiąc wcześniej. Otóż 18 sierpnia 2009 roku w Soczi spotkał się z ówczesnym rosyjskim prezydentem Miedwiediewem izraelski prezydent Szymon Peres. I z tego spotkania żaden komunikat się nie ukazał, bardzo było tajemnicze, ale potem prezydent Peres widocznie musiał albo chciał, no nie wiem, wypowiedział się dla jednej z izraelskich gazet, że złożył prezydentowi Miedwiediewowi dwie obietnice. Pierwszą obietnicę, że Izrael nie uderzy na Iran. No chyba ten czas się kończy w tej chwili, bo w Izraelu coraz częściej podnoszą się głosy i to takich osobistości, które no, mają wpływ na postępowanie tego państwa, że nie ma co czekać, nawet wbrew stanowisku Stanów Zjednoczonych, nawet gdyby Izrael sam musiał to zrobić, to powinien zaatakować Iran, dlatego że potem będzie coraz gorzej, jak Iran będzie miał broń jądrową. No więc, ale wtedy jeszcze były inne czasy i prezydent Peres złożył prezydentowi Miedwiediewowi taką obietnicę, a drugą, że on, czyli prezydent Peres, namówi prezydenta Obamę,
do wycofania elementów tarczy antyrakietowej ze środkowej Europy. No i chyba go namówił, bo miesiąc później prezydent Obama to właśnie zrobił. To właśnie zrobił. Proszę Państwa, miało to oczywiście dalszy ciąg. Już o tym, o tej wizycie Cyryla, patriarchy Cyryla w Warszawie mówiłem. Nie wiadomo, jak daleko byśmy na tej drodze zaszli, dlatego że trochę ponad rok po tym resecie dokonanym przez prezydenta Obamę, jak powiadam, 17 września 2009 roku, 19 listopada 2010 roku rozpoczął się w Lizbonie dwudniowy szczyt NATO. I drugiego dnia na tym szczycie NATO proklamowane zostało strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. To była bardzo ważna decyzja, można powiedzieć fundamentalna decyzja w polityce międzynarodowej, światowej, dlatego że jak Państwo no, wiecie, Sojusz Północnoatlantycki powstał w 1949 roku jako odpowiedź na sowieckie zagrożenie. Był to sojusz obronny wobec zakusów Moskwy, zakusów Stalina. No, podobnie Sowieci Układ Warszawski powołali w odpowiedzi na utworzenie NATO. No a teraz strategiczne partnerstwo. Już nie ma mowy o wrogości, tylko dawni wrogowie stali się strategicznymi partnerami. No to jest zupełna zmiana polityki światowej. I wydawało się, że został ustanowiony nowy porządek polityczny, który zastąpiłby już nieaktualny polityczny porządek jałtański. Bo trzeba nam wiedzieć, że porządek jałtański od początku roku 1980 zaczął się rozsypywać. No, takim widocznym zewnętrznym objawem tej erozji to było powstanie Solidarności w Polsce. No, coś niebywałego w kraju komunistycznym. Rząd, władza nie miała już innych możliwości, żeby to opanować, jak tylko po prostu wprowadzić stan wojenny i tylko i opanować to siłą. Więc dopóki na Kremlu byli tacy starcy jak Breżniew, jak Andropow, jak Konstantin Czernienko, no to oni nie bardzo sobie mogli z tym problemem poradzić. Co właściwie wypada im robić w tej sytuacji, kiedy ten porządek jałtański im się rozsypuje, a oni są bezradni. I dopiero kiedy, i taki trwał taki okres zastoju, również po stronie sowieckiej. I dopiero kiedy pierwszym sekretarzem został Michał Gorbaczow, młody człowiek, zupełnie inne pokolenie, nie taki weteran tam rewolucji czy drugiej wojny, no to on podjął decyzję. Nie będziemy bronili tego porządku jałtańskiego do upadłego, bo po pierwsze nie wiemy, jaka będzie cena za tę obronę, a po drugie nie wiemy, czy się uda go obronić. Zatem zamiast tracić energię na obronę tego porządku jałtańskiego, który się wydaje nie do obrony, trzeba wykonać manewr ucieczki do przodu. Na czym polegał manewr ucieczki do przodu? Na tym, że żeby zaproponować stronie amerykańskiej wspólne ustanowienie nowego porządku politycznego zamiast tego jałtańskiego. Jak Amerykanie podejmą ofertę, no to świetnie. To tego nowego porządku nie trzeba będzie przed nikim bronić, bo nikt go nie będzie atakował. W związku z tym mnóstwo energii się zaoszczędzi na inne cele. I w marcu 1985 roku Michał Gorbaczow spotkał się z prezydentem Reaganem w Genewie i tam mu zaproponował podpisanie traktatu rozbrojeniowego, co przez ówczesnych komentatorów było uznane, że no to Sowieci się przyznali, że przegrali zimną wojnę, coś takiego było, ale to rzeczywiście, gdyby nie przegrali, to by nie trzeba było żadnych kombinacji robić. Ale jak mówię, sens tej oferty był głębszy
I amerykańska strona ofertę podjęła, czego wyrazem były cykliczne, doroczne spotkania obydwu przywódców. W 1986 roku obydwaj się spotkali w Reykjaviku na Islandii. W 1987 roku Michał Gorbaczow był w Waszyngtonie. W 1988 roku prezydent Reagan był w Moskwie. A w 1989 roku, kiedy zmienił się prezydent Stanów Zjednoczonych, to nowy prezydent, George Bush starszy, też przyjął Michała Gorbaczowa na Morzu Śródziemnym, na amerykańskim okręcie wojennym zakotwiczonym koło Malty. Więc i podczas każdego z tych spotkań kształt przyszłego porządku politycznego był stopniowo konkretyzowany, bo to nie była jednorazowa decyzja, to trzeba było mnóstwo spraw tutaj załatwić, przedyskutować, uregulować. Przepraszam, ale trochę jestem przeziębiony. No i to trwało. Powiem, uprzedzając, że tak powiem, chronologię, że to trwało 25 lat. Ale już po spotkaniu w Reykjaviku pojawiła się wiarygodna informacja, że istotnym elementem tego nowego porządku, jeszcze nie wiadomo jaki on tam będzie w szczegółach, będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy. Ta ewakuacja nastąpiła prawie 10 lat później, ale wtedy pojawiła się wiarygodna informacja. I ta wiarygodna informacja wywołała ogromny rezonans w państwach Europy Środkowej, no bo wiadomo było, że jak Sowieci się ewakuują, to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej. Więc trzeba zawczasu przygotować się do nowego ustroju, żeby w tych nowych warunkach ustrojowych zająć odpowiednią pozycję społeczną i tak dalej. I takie przygotowania się rozpoczęły. W Polsce przybrały one postać takich dwóch nurtów natury systemowej. Pierwszym nurtem natury systemowej to było uwłaszczenie nomenklatury. Młodszym uczestnikom naszego spotkania należy się wyjaśnienie, co to była nomenklatura za komuny. Otóż za komuny było tak, że obsadzenie pewnych stanowisk w państwie wymagało decyzji Komitetu Centralnego Partii. I to w partyjnym żargonie się to nazywało, że te stanowiska są w nomenklaturze Komitetu Centralnego. Podobnie było na szczeblu wojewódzkim i gminnym. I ludzi, którzy takie stanowiska zajmowali, potocznie nazywano nomenklaturą. Nomenklatura to po prostu było środowisko władzy. I nie każdy się mógł uwłaszczyć, tylko nomenklatura, bo proszę Państwa, za komuny nie było innego majątku właściwie jak państwowy. No więc jeżeli ktoś się chciał uwłaszczyć, to musiał zacząć rozkradać majątek państwowy i na tym polegało uwłaszczenie nomenklatury. To był jeden z dwóch systemowych nurtów przygotowań do transformacji ustrojowej. Drugi nurt polegał na tym, żeby wyselekcjonować taką reprezentację społeczeństwa, do której wywiad wojskowy miałby zaufanie. Wtedy jeszcze niewiele wiedzieliśmy na ten temat, teraz trochę więcej wiemy, między innymi z zachowanych notatek z rozmów Jacka Kuronia z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa Janem Lesiakiem z 1986 roku. Co tam Jacek Kuroń za jego pośrednictwem przesyła? Ofertę ówczesnej władzy, czyli wywiadowi wojskowemu, bo tu był punkt ciężkości władzy wtedy, nie w partii, tylko tam, że jeżeli władza dyskretnie pomoże nam w wyeliminowaniu ekstremy z tych struktur opozycyjnych, to my w rewanżu udzielimy władzy gwarancji zachowania pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych, że nikomu krzywda się nie stanie, no i zachowania tego, co sobie teraz kradnie. No i to ta oferta Jacka Kuronia
gdyby on taką ofertę złożył w 82 roku, w 80, zresztą wtedy to on nawoływał do powstania powszechnego, zupełnie stracił głowę. Czy w 83, to pułkownik Lesiak, jakby był w dobrym humorze, to by go najwyżej zapytał, panie Jacku, od kiedy pan ma te objawy, prawda? Ale w 86 roku to już była oferta poważna i ona została przyjęta za podstawę porozumienia okrągłego stołu. Proszę państwa, to były dwa systemowe nurty przygotowań, ale oprócz tych dwóch systemowych nurtów, no trzeba powiedzieć o tym trzecim nurcie przygotowań prywatnych, bo skutki tego trwają do dzisiejszego dnia i jeszcze będą trwały prawdopodobnie przez następne lata albo nawet dziesięciolecia. Co było najtwardszym jądrem systemu komunistycznego? Bezpieka. Ci bezpieczniacy to są ludzie wprawdzie zdemoralizowani, ale inteligentni, spostrzegawczy i tacy sprytni. I przypuszczam, że właśnie dlatego, że tacy są, to każdy z nich musiał postawić sobie pytanie, no dobra, Sowieci się będą ewakuowali, a ja co? Co ze mną będzie? Jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na wypadek, kiedy Sowietów już tu nie będzie, a czyjś nieubłagany palec skaże na mnie i powie, to on wszystkiemu winien, na powróz łajdaka. Kto mnie wtedy obroni? Kto się za mną ujmie? A ponieważ są sprytni i inteligentni, to się domyślili, że jak Sowieci się wycofają stąd, to natychmiast nastąpi odwrócenie sojuszy politycznych i wojskowych. To po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz zawczasu trzeba się przewerbować na służbę do któregoś naszego przyszłego sojusznika i on jako swojemu agentowi nie da mi zrobić krzywdy, on mnie obroni. Już w nowych warunkach on mnie obroni. I tak się stało. I tak się stało. To zresztą na tej podstawie sformułowałem moją ulubioną teorię spiskową, że Polską rządzą rotacyjnie trzy stronnictwa. Stronnictwo ruskie, stronnictwo pruskie i amerykańsko-żydowskie. Proszę państwa, wracam do tego szczytu NATO w Lizbonie 20 listopada 2010 roku. Proklamowane zostało strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. To było najważniejsze postanowienie tego nowego porządku politycznego. Takim najtwardszym jądrem tego strategicznego partnerstwa NATO-Rosja to było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, a z kolei kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego był podział Europy na strefę rosyjską i strefę niemiecką. Polska była w strefie niemieckiej, prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow, mówię prawie dlatego, że republiki bałtyckie, które pierwotnie były po wschodniej stronie kordonu, teraz się znalazły po zachodniej stronie, ale Białoruś i Ukraina były po wschodniej stronie kordonu. No i wydawało się, że klamka zapadła na 50, może nawet na 100 lat, ale prezydent Obama w 2013 roku wysadził ten porządek lizboński w powietrze w taki sposób, że Stany Zjednoczone wyłożyły 5 miliardów dolarów na zorganizowanie Majdanu w Kijowie, którego celem było doprowadzenie do zmiany rządu i wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy. Krótko mówiąc, to oznaczało, że Stany Zjednoczone wracają do aktywnej polityki w tej części Europy i oznaczało, że Polska od tej chwili przechodzi pod kuratelę, spod kurateli niemieckiej, przechodzi pod kuratelę Stanów Zjednoczonych. No i dopóki Polska była pod kuratelą niemiecką, no to na pozycji lidera sceny politycznej w Polsce była Volksdeutsche Partei i Donald Tusk.
No ale jak przeszliśmy pod kuratelę amerykańską, to już nie. No jakby to wyglądało? To też nastąpiła podmianka. Nastąpiła podmianka w 2015 roku. Prezydentem został pan Andrzej Duda, a jesienią 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne i utworzyły rząd. Nastąpiła podmianka na pozycji lidera sceny politycznej. To miało następstwa i ma nadal. To wywołało drugą wojnę, ale to jeszcze zanim o tej wojnie będziemy mówili, przejdziemy w drugiej części. Proszę Państwa, kiedy porządek lizboński został wysadzony w powietrze, no to już nie było żadnego porządku w Europie, bo jałtański już przestał istnieć. No a ten też przestał istnieć, bo został wysadzony w powietrze. Rosjanie wykorzystali tę okoliczność do oskubania Ukrainy. Bo tam przejęli Krym, nawiasem mówiąc, bez żadnej tam akcji wojskowej. No i tam te dwa obwody, Doniecki i Ługański. Co zapoczątkowało w stosunkach ukraińsko-rosyjskich taki stan ni pokoju, ni wojny. Od 2014 roku ten stan taki trwał. Tam od czasu do czasu były jakieś wymiany ognia. To zresztą tak dziwne, trochę dziwnie to wyglądało, bo na przykład komunikat głosił, że od tygodnia trwają zacięte walki tam w tym obwodzie donieckim. No i że po tygodniu zaciętych walk zginęły trzy osoby. No to się nie trzyma nic kupy, bo jak zacięte walki, to więcej osób ginie. Ale trzeba to sobie wytłumaczyć. Jak to jest, że z jednej strony są zacięte walki, a z drugiej, że nikt nie ginie? Pewną wskazówką było to, że po obydwu stronach walczyły wojska najemne. No to taki żołnierz najemny, to on walczy za pieniądze. On się wynajmuje za pieniądze. No przecież nie po to, żeby mu ktoś odstrzelił łeb. Ale z drugiej strony ten, kto płaci, to wymaga. No to trzeba stworzyć, że tak powiem, wrażenie zażartych walk. A jak? A haratać się artylerią na duże odległości. Huku jest co niemiara, zużycie amunicji jest, ale nikt nie ginie, bo tak wszyscy siedzą gdzieś tam w słonach, chyba że któryś tam wyjdzie, nie zapomni, gdzie jest i tego. Więc to była tak, to był taki stan niepokoju, ni wojny. I to trwało aż do zmiany na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kiedy prezydentem Stanów Zjednoczonych został Joe Biden, ja nie dlatego tak mówię, żeby go tutaj lekceważyć, tylko on sam się tak nazywa, Joe, to znaczy Joe. Amerykanie mają taką manierę tam. Carter na przykład nazywał się Kubuś Carter, Jimmy Carter, Clinton, Willuś Clinton, no a ten Józio. No dobrze, proszę Państwa, i sytuacja się zmieniła. Napięcie na granicy ukraińsko-rosyjskiej zaczęło gwałtownie rosnąć. Prezydent Biden w czerwcu 2022 roku, nie, 21, przepraszam, przyjechał do Europy i odbył między innymi dwie długie rozmowy z Putinem. No, o czymś tam musieli rozmawiać, musieli coś sobie powiedzieć. I po tych rozmowach właśnie to ten stan napięcia gwałtownie zaczął rosnąć, wzrastać. Proszę Państwa, muszę tutaj się cofnąć trochę w czasie, do roku 2008. Otóż kiedy w roku 2008 wybuchł kryzys finansowy na świecie, to zrobiłem sobie takie zestawienie. Stany Zjednoczone miały budżet wojskowy 622 miliardy dolarów i ta kwota stanowiła równowartość połączonych budżetów wojskowych następnych 17 państw świata. Taka była przewaga amerykańska. 10 lat później
Stany Zjednoczone miały nawet większy budżet wojskowy, ponad 700 miliardów dolarów, ale ta kwota stanowiła równowartość połączonych budżetów wojskowych już tylko 8 następnych państw świata. Co z tego wynikało? Że amerykańska przewaga w ciągu 10 lat stopniała o połowę. No a w kwietniu 2021 roku wybitny przedstawiciel Pentagonu powiedział, że Chiny mają wyższy budżet wojskowy od Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza jak się weźmie pod uwagę poziom tamtejszych cen. To co byście państwo w tej sytuacji zrobili, będąc na miejscu prezydenta Bidena? No ja bym doszedł do wniosku, że moim największym zmartwieniem i problemem do rozwiązania to są Chiny. To po pierwsze. Po drugie, czas nie pracuje dla mnie, bo widać, że nie pracuje dla mnie. No i muszę w związku z tym przygotować państwo do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej. Ale żeby przygotować państwo do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej, to muszę wyjaśnić sytuację na innych kierunkach, żebym, jak ja przystąpię do wyjaśniania do tego ostatecznego rozwiązywania kwestii chińskiej, żebym nie miał żadnych niespodzianek z tyłu, prawda? No więc trzeba tutaj osłabić Rosję. No, no i mamy wojnę. Mamy wojnę. Prezydent Biden przyjechał do Warszawy, jak państwo pamiętacie, całkiem niedawno i tam wygłosił takie przemówienie. On chyba nie bardzo wiedział, gdzie jest, czy jest w Kijowie, czy w Warszawie, bo takie dekoracje były, że mógł się pomylić. No ale powiedział, że Ukraina musi wygrać. No taki rozkaz jest, no to wiadomo, to musi. Dlaczego? Dlatego, że prezydent Biden związał swoje osobiste losy z sytuacją na Ukrainie. Bo gdyby Ukraina nie wygrała, no to i on nie wygrałby wyborów prezydenckich w przyszłym roku, w listopadzie. Więc z tego wynika, że wojna musi się przeciągnąć przynajmniej do listopada przyszłego roku. Kiedy się wyjaśni, kto został następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo nie wiadomo, czy Donald Trump będzie mógł kandydować, bo tam mu próbują go tam wsadzić do kryminału, no ale tam inni są, tacy między innymi taki gubernator Florydy, który twierdzi, że on jak zostanie prezydentem, to on natychmiast skasuje pomoc dla Ukrainy. No a niedawno Viktor Orban się na ten temat wypowiedział i to pokazuje to, że tak powiem, sposób myślenia naszych dziennikarzy, kolegów dziennikarzy. Otóż Orban powiedział rzecz, która jest oczywistą oczywistością, że jak Stany Zjednoczone cofnęłyby pomoc dla Ukrainy, to wojna by się musiała skończyć. A dziennikarze skomentowali tę wypowiedź jako kontrowersyjną. No jaka kontrowersyjna? Że to oczywista oczywistość jest. No ale to tak nie wiedzą, co tu wolno pisać, czego nie wolno, więc na wszelki wypadek kontrowersyjne. Tak jakby wierzyli, że Ukraińcy mogą strzelać bez prochu. No, to, no, ja nie wierzę w to, ale być może są ludzie, którzy w to wierzą. Proszę państwa, nie wiemy, jak się ta wojna skończy, ale jakoś się skończy. Każda wojna bowiem toczy się o pokój. Nigdy nie słyszałem, żeby jakaś wojna toczyła się o wojnę. Każda wojna się toczy o pokój, więc jak ktoś chce pokoju, to musi rozpocząć wojnę, a potem ją zakończyć. No i w ten sposób osiągnie swój cel. Proszę państwa, jakie mamy możliwości tutaj, tak z punktu widzenia polskiego, egoistycznego, się zastanówmy. No pierwsza możliwość jest taka, że Ukraina tę wojnę wygra. Oj, prezydent Biden powiedział, że musi wygrać, no to jak musi, to wygra. Ale to też nie wiadomo, jakie będzie to zwycięstwo, jakie duże, dlatego że mamy tu program minimum i program maksimum. Program minimum to jest odzyskanie wszystkich terytoriów,
które zostały okupowane przez Rosję, łącznie z Krymem. No to tam można sobie wyobrazić, że to by się udało, chociaż trudno, z wielkim trudem. Ale jest też program Maksimum. To przedstawił ten program Maksimum nie byle kto, tylko szef wywiadu Ukrainy. Powiedział, że wojna to powinna się skończyć tak, że europejska część Rosji musi zostać zdemilitaryzowana. No, to takiego celu nie udałoby się osiągnąć, jak sądzę, bez obsadzenia Kremla przez ukraińską załogę. Ale to by oznaczało, że Ukraina przejmuje wszystkie aktywa Federacji Rosyjskiej, łącznie z arsenałem jądrowym. No bo inaczej to sobie nie wyobrażam, jakby to było możliwe. No i teraz postawmy się w tej sytuacji, kiedy Ukraina osiąga program Maksimum. No to mielibyśmy za naszą wschodnią granicą potężne mocarstwo nuklearne. Teraz już niewiele mamy do gadania, a wtedy to już nic byśmy nie mogli tam, nie mieli do gadania. Więc z naszego punktu widzenia to trochę niedobrze. W ogóle muszę powiedzieć tak, proszę Państwa, tak po chamsku całkiem, że wiadomość, że na Ukrainie Rosjanie się wyżynają z Ukraińcami, to nie jest taka najgorsza. Mogę sobie wyobrazić gorsze wiadomości. Także, no ale to, że tak powiem, pozostaje to poza naszymi wpływami. Druga możliwość jest taka, że Ukraina przegra. To znaczy Rosja zajmie, okupuje całą Ukrainę, ustanowi tam rząd jakiś w Kijowie marionetkowy. No, to też niedobrze, bo wtedy byśmy mieli na całej naszej wschodniej granicy rosyjską armię. Polska by się stała państwem frontowym. To też niedobrze. I trzecia możliwość, że Ukraina ani nie wygra, ani nie przegra. I ta trzecia możliwość się teraz rysuje jako najbardziej prawdopodobna. Państwo słyszeliście z pewnością takie zapowiedzi, że na wiosnę ruszy ukraińska ofensywa i tak dalej, wypchnie tam ruskich, zepchnie ich do morza. No ale nie ruszyła. Jak na razie coś... Ofensywy jakoś nie ma. Ofensywy jakoś nie ma. Prawdopodobnie armia ukraińska nie jest w stanie jej przeprowadzić skutecznie. Rosyjska zresztą też nie, bo tam panuje taka sytuacja patowa. A jak panuje sytuacja patowa, to jakie jest możliwe rozwiązanie? Wspomniała o nim w połowie ubiegłego roku ambasadoressa Stanów Zjednoczonych przy NATO. Powiedziała, że jedną z możliwych możliwości to jest zamrożenie konfliktu na Ukrainie. To takie zamrożone konflikty istnieją na świecie, na przykład w Korei, tam w Wietnamie było jeszcze tam lat do 70. lat, w Syrii jest, na Cyprze, jeśli już w Europie. Także no to jak jeszcze jeden taki zamrożony konflikt był, to dziury w niebie by nie było. I to jest bardzo prawdopodobne rozwiązanie. To znaczy, że nie będzie zawartego żadnego pokoju, ani żadnego rozejmu, ani żadnego... Znaczy zawieszenie broni może zostać de facto proklamowane, nawet nie de jure, tylko de facto proklamowane i tyle. I taki stan może trwać kilkadziesiąt lat, tak jak w Korei przecież trwa kilkadziesiąt lat ten zamrożony konflikt. Proszę Państwa, więc... Z naszego punktu widzenia, takiego egoistycznego, to by nie było takie złe wyjście, dlatego że mielibyśmy za naszą wschodnią granicę Ukrainę dyszącą nienawiścią do Rosji, bez żadnego wysiłku z naszej strony, bez żadnych zachęt, nic byśmy nie musieli robić, ale Ukrainę niezdolną do wybicia się na stanowisko mocarstwowe. Co więcej, gdyby polska dyplomacja była trochę sprawniejsza niż jest, to można by doprowadzić do sytuacji, że sytuacja Ukrainy by zależała od polskiej życzliwości. Między innymi od polskiej życzliwości, o którą
Ukraina by musiała zabiegać każdego dnia od nowa. Więc to jest z naszego punktu widzenia idealna sprawa. No ale tu nie tylko my możemy sobie wyobrażać, co będzie, bo inni szatani też tu są czynni. Nie wiem, czy pan prezydent Duda się na mnie nie obrazi za to sformułowanie, ale on do tych szatanów też się zapisał, bo 3 maja ubiegłego roku powiedział w przemówieniu na 3 maja, rocznicę tej konstytucji, że Polska powinna zawrzeć Unię z Ukrainą. Nie wiem, co mu się stało, ale tak powiedział. Potem ktoś starszy i mądrzejszy musiał mu wyperswadować. Wy, Duda, wiecie, rozumiecie, tutaj nie gadajcie takich głupstw. No to tylko się zreflektował i powiedział, że, no to, że mu chodziło tak naprawdę o to, że granica polsko-ukraińska nie powinna dzielić, tylko łączyć. No jeśli nawet by łączyła, to najpierw musi istnieć. A w tej sytuacji o żadnej Unii mowy być nie może. No i proszę państwa, wydawało się, że na tym incydencie się te pomysły wyczerpią. Ale nie, skąd? Tuż przed wizytą prezydenta Zełenskiego w Warszawie, w takim amerykańskim, prestiżowym, poważnym piśmie Foreign Policy, ukazał się artykuł, w którym autor dowodził, że Polska powinna jak najszybciej zlać się z Ukrainą w jedno państwo. No, tam się takie rzeczy nie ukazują przypadkowo. To tak jak ksiądz Bozowski świętej pamięci mówił, nie ma przypadków, są tylko znaki. Więc jeżeli w Foreign Policy coś takiego drukują, to znaczy, że ktoś próbuje nas wkręcić w maszynkę do mięsa. Bo to by było to by była najlepsza metoda na wkręcenie nas w maszynkę do mięsa, to znaczy na wepchnięcie Polski, bo na razie, jak powiedziałem, Stany Zjednoczone na Ukrainie wojują z Rosją do ostatniego Ukraińca. No nie wiem, ilu tych Ukraińców jeszcze tam zostało, bo na szczęście żołnierze nie giną. Tak jak ktoś ginie, to tylko cywila, przeważnie dzieci. Na Putin się na dzieci specjalnie uwziął, to nie wiem co. No ale może w pewnym momencie Ukraińca ostatniego zabraknąć, no to wtedy trzeba będzie sięgnąć po ostatniego Polaka. No i to jest niebezpieczeństwo, które nad nami wisi. Proszę państwa, na razie nasz udział, a jeszcze, jakie by były skutki? Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, to byłby prawdziwy dar niebios, gdybyśmy się dali na to nabrać. Dlatego, że Stany Zjednoczone by się w ten sposób uwolniły od wszelkich zobowiązań wobec Polski. Chodzi o to, że artykuł 5, słynny artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, który tam reguluje stosunki w NATO, przewiduje uruchamianie procedur takich solidarnościowych, ale, i to jest wyraźnie tam zaznaczone, jeśli nastąpiła zbrojna napaść na któreś państwo członkowskie sojuszu. Natomiast jak państwo członkowskie samo na kogoś napadło, albo się włączyło do konfliktu, który już tam się toczył od 2 lat, no to nie można mówić o zbrojnej napaści. Wtedy nasz najważniejszy sojusznik powiedział, to nie nasza sprawa, to jest suwerenna decyzja tych narwańców i to z nimi załatwiajcie. Więc nie, to powinniśmy się przed tym niebezpieczeństwem chronić, bo i tak jako podatnicy, jako społeczeństwo ponosimy wielkie ciężary związane z tą wojną. Otóż, proszę państwa, 2 grudnia 2016 roku, wtedy już się zaczęły przygotowania, 2016 roku rząd polski zawarł umowę z rządem ukraińskim na podstawie artykułu 12 tej umowy. Polska się zobowiązała do nieodpłatnego
udostępniania Ukrainie właściwie zasobów całego państwa. Dlatego, że tam chodzi o środki bojowe i niebojowe, wojskowe, cywilne, no wszystkiego po prostu. Ukraina niby tak samo się zobowiązała, no ale na razie zboże nam przysłała, nie wiemy co z tym robić. Także tak, to tak jak w tym u Wergiliusza, w tym Timeo Danaos et dona ferentes, boję się Greków nawet jak przychodzą z darami. No to właśnie to jest ta sytuacja. Proszę Państwa, więc mamy tą pierwszą wojnę. Mamy tą pierwszą wojnę. Wskazałem na przyczyny, wskazałem na prawdopodobne jakieś rozstrzygnięcia. No i przed czym szczególnie powinniśmy się wystrzegać. Druga wojna się toczy, bo my tutaj teraz wojujemy z Putinem. Wojujemy z Putinem, a tymczasem od tyłu zachodzą nas Niemcy i tak nas obracają, że my właśnie nie wiemy, co tu zrobić. Jesteśmy całkowicie bezradni. Proszę Państwa, jak mówiłem, w 2015 roku Polska przeszła pod kuratelę amerykańską. No i trzeba było dokonać podmianki na stanowisku lidera sceny politycznej. I taka podmianka została dokonana. No ale Niemcy to jest państwo poważne. Niemcy tu budują czwartą Rzeszę i teraz tu prezydentowi Obamie coś tam strzeliło do głowy i tu wszystko na nic. No nie. To też, proszę Państwa, jak wiadomo, pod koniec roku 2015 Prawo i Sprawiedliwość utworzyło rząd z panią Beatą Szydło na czele. To był koniec roku 2015. Pani Szydło jeszcze nic nie zdążyła zrobić, ba, niczego nie zdążyła jeszcze powiedzieć nawet. A już na początku stycznia 2016 roku Komisja Europejska, na czele której stały wtedy dwa niemieckie owczarki, mianowicie Jan-Klaudius Juncker i Franciszek Timmermans, podjęły taką procedurę wobec Polski bezprecedensową, badania stanu demokracji. Nigdy jeszcze wobec żadnego państwa członkowskiego nic takiego nie było. No i tu nagle właściwie bez żadnego powodu rozpoczęła się walka o demokrację w Polsce. Jak Państwo pamiętacie, powstał Komitet Obrony Demokracji, tam babcia Kasia wymyślała strasznie policjantom, potem pan Mateusz Kijowski i tak dalej. No wydawało się, że tu demokracja będzie szalała i cały ten kulminacyjnym momentem tej wojny o demokrację był Ciamajdan 16 grudnia 2016 roku. Ciamajdan polegał na tym, że grupa posłów opozycji okupowała salę plenarną Sejmu. Po co? Żeby nie dopuścić w ten sposób do uchwalenia ustawy budżetowej. Bo nieuchwalenie ustawy budżetowej w przepisanym konstytucyjnie terminie rodzi skutek prawny w postaci możliwości rozwiązania Sejmu i rozpisania nowych wyborów. Krótko mówiąc, podmiankę można by było unieważnić. Więc całkiem nieźle Niemcy to sobie wykombinowały. Dlaczego w grudniu 2016 roku? No tego też nie wiem, ale przypuszczam, że ze względu na wybory prezydenckie w Ameryce. W Ameryce jest tak, że wybory się odbywają prezydenta na początku listopada, ale prezydent elekt nie obejmuje natychmiast swojego urzędu, tylko dopiero pod koniec stycznia następnego roku składa przysięgę i obejmuje urząd. I w rezultacie tak między tym listopadem a tym styczniem to panuje taki okres bezkrólewia, bo ten ustępujący prezydent już nie podejmuje decyzji, które by wiązały ręce temu następcy, no całkiem słusznie, a ten nowy też nie podejmuje decyzji, bo nie może, bo jeszcze nie złożył przysięgi i tego. Ten stan bezkrólewia to nigdy, z reguły nie jest jakiś dramatyczny, bo to z reguły bywa tak, że ten kandydat przegrany składa gratulacje zwycięzcy,
Kurz opada natychmiast, wszystko wraca do normy, a tym razem tak nie było. Tym razem tak nie było. Mimo że Trump został wybrany, już nic nie mogło tego zmienić. To demonstracje, to widziałem sam na własne oczy, jak byłem w grudniu 2016 roku w Nowym Jorku, to widziałem, że demonstracje przeciwko Trumpowi, które już, jak mówię, niczego nie mogły zmienić, przewalały się przez miasto jedna za drugą. Nawet wpadła mi w ręce ulotka werbująca ochotników na te 18,5 dolara za godzinę. No to tak w Ameryce tak jest, państwo się śmieją, ale tam w większości przypadków to ci uczestnicy demonstracji są powynajmowani, oni tam nie wiedzą, o co chodzi, tam krzyczą, precz, niech żyje, potem idą do kasy i to ta po telewizja oczywiście filmuje i tam potem wyciągają z tego wnioski. Więc w Berlinie sobie najwyraźniej wykombinowali, tak przypuszczam, że skoro tak, to Trump, który musi się opędzać przed tymi swoimi wrogami, nie będzie miał głowy do zajmowania się jakąś tam Polską. Diabli wiedzą, gdzie ona w ogóle jest i tak dalej. No to trzeba stworzyć fakty dokonane. A jak już obejmie urząd w styczniu, to już będzie po wszystkim. Bo fakt w polityce to tak jak w religii dogmat. Nie dyskutuje się z nim, tylko się przyjmuje go do wiadomości. No i wydawało się, że całkiem poprawnie to było wykombinowane, ten ciamajdan. Ale okazało się, że Trump może był zaabsorbowany tymi tam wrogami swoimi, ale nie do tego stopnia, żeby stracił z oczu cały świat. Bo w przededniu ciamajdanu przyleciał do Warszawy Rudolf Giuliani, prawa ręka Trumpa. No i spotkał się dwie godziny, tam rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim. Co tam mówił, to nie wiem, bo to tajemnica wielka. No, Giuliani, CIA musiała o tym wiedzieć, Majdanie, to chyba po to jest, żeby takie rzeczy wiedziała. Więc on ostrzegł Jarosława Kaczyńskiego, po czym wsiadł w samolot, poleciał do Ameryki. Następnego dnia tam ta sala została okupowana, ale Jarosław Kaczyński wyprowadził część posłów do sali kolumnowej. No i oni tam uchwalili tę ustawę budżetową. Cały ten pomysł, na którym się wszystko opierało, w jednej chwili przestał istnieć. Także rada Giulianiego, jeśli coś takiego radził, to była bardzo dobra. No i na trzeci dzień po tym wszystkim w dzienniku Die Welt ukazała się taka publikacja, że no nie udało się. No, przez jakiś czas trzeba się pogodzić będzie z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. No a jednocześnie nasza złota pani zapowiedziała gospodarską wizytę w Warszawie 7 lutego 2017 roku. No i rzeczywiście przyjechała. Odbyła tam wiele rozmów z rozmaitymi osobistościami i widocznie doszła do wniosku, że trzeba inaczej rozłożyć akcenty. Nie będziemy już walczyć o demokrację w Polsce, znaczy będziemy oczywiście, to jakżeż by inaczej, to święta sprawa, ale przede wszystkim będziemy walczyć o praworządność. No i dlaczego tak myślę? Dlatego, że jeszcze kurz nie opadł po tej wizycie naszej złotej pani w Warszawie, a już wszystkie organizacje broniące praw człowieka na świecie wystąpiły do Komisji Europejskiej z takim apelem, żeby zrobiła z Polską porządek, bo poziom ochrony praw człowieka w Polsce urąga wszelkim standardom. No to tym owczarkom niemieckim nie trzeba było dwa razy tego powtarzać, z tym, że to pociągnęło za sobą takie różne na tej scenie wewnętrznej, bo tak dopókiśmy walczyli o demokrację, no to pan Mateusz Kijowski, babcia Kasia i tak dalej, to wszystko mogło być. Ale jak walczymy o praworządność, no to już nie. Bo jakby to wyglądało, jakby na oczach całej Europy sztandarem praworządności wywijał jegomość podejrzewany o malwersacje finansowe. No to nawet dla Franciszka Timmermansa, co ma skórę jak hipopotam, to by było trochę za trudne.
No więc pan Kijowski został wycofany do tylnych szeregów. Teraz w ogóle tam chyba się zajmuje jakimś fryzjerstwem w Milanówku. Już zrezygnował z udziału w życiu politycznym. A na pierwszą linię frontu walki o praworządność zostali rzuceni niezawiśli sędziowie. No i ta walka o praworządność się rozwija. Proszę państwa, takim dodatkowym impulsem tej walki o praworządność była wizyta prezydenta Trumpa w Warszawie w lipcu 2017 roku. Prezydent Trump przyjechał do Warszawy i na konferencji prasowej powiedział między innymi, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone będą go wspierały. Przepraszam. No, co Niemcy w tej sytuacji zrobiły po tej deklaracji prezydenta Trumpa? Niemcy zgłosiły akces do Trójmorza. Jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się do nich. I tam rozsadza ich od środka. I jedynym politykiem w Europie, który wyraził z tego powodu radość, to był pan prezydent Duda. Nie wiem, co mu się stało, ale tak było. Proszę państwa, to mówiłem, że to był dodatkowy impuls. Dlaczego? Dlatego, że ta deklaracja prezydenta Trumpa nawiązywała do przedsięwzięcia, które się pojawiło pod koniec lat 80. w Europie. Kiedy, no wiadomo było, że Sowieciarze się ewakuują i w Europie Środkowej znowu się pojawiła polityczna próżnia, tak jak w 1918 roku. Znowu się pojawiła próżnia. I tym razem państwa środkowej Europy nie chciały czekać, aż ktoś te próżnie im zagospodaruje, tylko chciały wziąć sprawy w swoje ręce i same zagospodarować te próżnie. I w 1989 roku w Budapeszcie cztery państwa środkowoeuropejskie, Włochy, Jugosławia, Austria i Węgry, zawarły porozumienie od czworga sygnatariuszy, potocznie zwane Quadragonale, o współpracy politycznej. Do tego porozumienia przystąpiła Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem, jako piąty sygnatariusz, stąd pentagonale, i Polska jako sygnatariusz szósty, stąd heksagonale. No, Niemcy, kiedy odzyskały swobodę ruchów po 90 roku, kiedy się zjednoczyły, rozgoniły to heksagonale bez trudu, a w taki sposób, że rozwaliły Jugosławię. Rozwaliły Jugosławię, która miała być bałkańskim filarem heksagonale. No a bomby, które spadały na Serbię potem, to zresztą samoloty NATO bombardowały Serbię, no to wystraszyły i ta wojna taka domowa, no okrutna, bardzo krwawa i tak dalej. Jak pozostali ci sygnatariusze zobaczyli, czym grozi politykowanie za niemieckimi plecami, to się odsunęli od tego. I od tamtej pory Niemcy już rozszerzają na wschód Unię Europejską. Żadnych tu heksagonale ma nie być. No i teraz przyjeżdża Trump do Warszawy i tu mówi, dlaczego ma nie być? Będzie, tu bardzo mi się podoba i tu Stany Zjednoczone do... To było nawiązanie do heksagonale, tylko uzupełnionego i poprawionego ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem. Bo wadą tego pierwszego było to, że nie miała silnego lidera ani protektora i Niemcy, tak jak mówiłem, bez trudu rozgoniły to towarzystwo. Ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem to by było trudniej, przynajmniej dopóki wojsko amerykańskie stacjonuje w Niemczech. Nie wiem, czy Niemcy by w ogóle podjęły taką próbę. No, to trzeba było tutaj jakoś inaczej. Dlaczego? Bo ten projekt Trójmorza godzi w trzy ważne interesy niemieckie. Jego realizacja. Po pierwsze, podważa niemiecką hegemonię w Europie. No, państwa środkowej Europy już by się nie musiały Niemiec słuchać. No to koniec z hegemonią.
Po drugie, blokowałyby budowę IV Rzeszy, którą Niemcy tyle już zainwestowały. I wreszcie, dzięki projektowi Trójmorza, państwa środkowej Europy mogłyby się uwolnić od ograniczeń nałożonych na nie przez niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku, który został wdrożony po 1 maja 2004 roku, kiedy 8 państw środkowej Europy zostało przyłączone, kiedy nastąpił Anschluss tych państw środkowoeuropejskich do Unii Europejskiej, której Niemcy są politycznym kierownikiem. No, zmienił się prezydent Stanów Zjednoczonych. Prezydent Biden już nic nie mówi, tam to ma inne zgryzoty, tam z Chinami i tak dalej, więc tylko wykorzystał tę wojnę do mocnego wzięcia całej Europy za twarz. No to nie wszyscy się z tego cieszą, my to się cieszymy, bo my to lubimy, jak ktoś nas tak mocno trzyma, ale inni to nie bardzo lubią. No i tam prezydent Macron jeździł aż do Chin, żeby tam się wyżalić i tak dalej, i tak dalej. No więc jak państwo widzicie, sytuacja jest dosyć skomplikowana. No i to jest ta druga wojna. Ona w tej chwili przybiera postać szantażu finansowego nie dalej jak wczoraj. Komisja Europejska zatwierdziła tę decyzję, że nie będzie tutaj żadnych ulg finansowych, tych, znaczy nie będzie rezygnowała z nakładania kar. Licznik bije 1 000 000 euro dziennie na dobę, no i to już ponad 500 000 000 euro licznik nabił i to tym szantażem finansowym chcą tutaj Polskę zmusić do uległości. Dlaczego? Dlatego, że wbrew temu, co naczelnik państwa mówi, to nie jest teoria spiskowa, ta Czwarta Rzesza. Ten program został wpisany expressis verbis do umowy koalicyjnej trzech partii tworzących aktualny rząd niemiecki. Przecież one tam wpisały, że ich celem jest budowa państwa o strukturze federalnej. No jak państwo o strukturze federalnej, to znaczy tu na żadną niepodległość państwową nie ma miejsca. To chyba jasne. To chyba jasne. No i jaki był finał pod koniec ubiegłego roku? Pan minister Szynkowski-Welsenk przywiózł z Brukseli, on mówił, że tam wynegocjował, ale obawiam się, że te negocjacje miały charakter jednostronny, taką formułę bezwarunkowej kapitulacji Polski, która przybrała postać tej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. I to zostało w tym brzmieniu przyjęte bez dyskusji. To znaczy tam Senat próbował jakieś poprawki wnosić, ale Sejm to je wszystkie. No i prezydent Duda się trochę bał, że to, nie wiem, opinia publiczna zapamięta jemu, że on podpisał tę ustawę. No to ją skierował do Trybunału Konstytucyjnego. A państwo wiecie, jak my wiemy, że w Trybunale Konstytucyjnym jest burdel i serdel, jak to marszałek Piłsudski mówił, no to pan prezydent wie jeszcze lepiej. Ten Trybunał się nie może zebrać, a zgodnie z przepisami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, jeżeli zostanie tam skierowana ustawa w celu zbadania jej konstytucyjności, ale przed podpisaniem przez prezydenta, to musi orzekać w tej sprawie pełny skład Trybunału. A ponieważ połowa sędziów, tam niecała połowa, nie uznaje pani Przyłębskiej, że jest prezesem Trybunału, no to jak ona ich tam zwołuje, to oni mówią o takiego i Trybunał się nie może zebrać i tego. Oczywiście do kasy po pieniądze się zgłaszają, ale to jest osobna sprawa, bo czego się nie robi dla Polski, prawda? Czego się nie... Proszę? Na razie nie wejdzie. No, dopóki będzie ten impas trwał, no to nie zbierze się Trybunał. W związku z tym nie będzie żadnego orzeczenia albo takiego, bo ta ustawa jest oczywiście sprzeczna z konstytucją. Tam w Komisji Europejskiej to nikt tam się nad takimi głupstwami nie zastanawia, bo
jest tam takie postanowienie, że sprawy dyscyplinarne sędziów sądów powszechnych będzie prowadził Naczelny Sąd Administracyjny. Ale w przepisach Konstytucji o Naczelnym Sądzie Administracyjnym takiej kompetencji tam nie przewidziano. A zgodnie z artykułem 7 Konstytucji organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. To znaczy, że na każde swoje działanie muszą mieć podstawę prawną. I tylko w granicach tego zezwolenia mogą działać. No to tu ani jednego nie ma, ani drugiego. No a ciekaw jestem, co tam Trybunał wykoncypuje. To co z prawnikami, zwłaszcza wytrawnymi, to taka anegdotka była. W Krakowie był w swoim czasie taki ksiądz Stefan Pawlicki, profesor filozofii, wielki smakosz. No i któregoś razu uczestniczył w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego i tam się przeciągały te obrady, a on był zaproszony na kolację do domu słynącego z dobrej kuchni. No i wiercił się coraz bardziej niespokojnie, wreszcie wstał, wyekskuzował się i powiedział na odchodne tak: bez względu na to, jaką decyzję prześwietny Senat podejmie, to uzasadnienie już znajdą do niej panowie koledzy z Wydziału Prawnego. No to... Proszę Państwa, no i to mamy, jesteśmy w środku tej wojny. Ona może nie przybiera takich jakichś drastycznych form, ale to wszystko może się zmienić. No i mamy trzecią jeszcze. Trzecią wojnę, to jest bardzo poważna. Mianowicie Polska została wciągnięta do wojny z klimatem. To jest bardzo niebezpieczne, proszę Państwa, dlatego że jak ludzkość walczy z klimatem, to klimat nie ma innego wyjścia. Musi podjąć walkę z ludzkością. No i nie wiadomo, jak to się dla nas skończy. Pretekstem do tej wojny z klimatem jest fałszywa teza, fałszywa z gruntu, że zmiany klimatyczne są efektem takiej złej działalności ludzkiej. To jest teza z gruntu fałszywa, dlatego że wpływ ludzi na klimat jest bardzo niewielki. No, wystarczy. Inna rzecz, że w tej chwili jest tak, że można ludziom wiele rzeczy wmówić. A dlaczego? No ja na przykład miałem takie doświadczenie, jak byłem nauczycielem akademickim, no i tam ze studentami trzeciego roku politologii mieliśmy zajęcia o NATO, o traktacie waszyngtońskim. No i tam między innymi w tym traktacie waszyngtońskim jest spisany obszar działania NATO. To jest Ameryka Północna, Europa i Północny Atlantyk do zwrotnika raka. Diabeł mnie podkusił, żeby zapytać tych studentów, dlaczego ta linia na globusie nazywa się zwrotnikiem. Popatrzyli na mnie z wyrzutem i z dalszych indagacji okazało się, że nie wiedzą, dlaczego pory roku się zmieniają. Po maturze wszystko, całe towarzystwo także. Im można wszystko mówić, że tam dinozaury pierdzą i to od tego się klimat zmienia. Nie przyjdzie im do głowy prosta rzecz, żeby się zreflektować, że przecież pory roku, po mroźnej zimie następuje upalne lato w ciągu jednego roku. A dlaczego? A dlatego, że nieznacznie zmienia się kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię Ziemi. Tylko taka jest przyczyna. Innej przyczyny nie ma. I ludzie nie mają z tym nic wspólnego, bo to kąt nachylenia osi ziemskiej o tym przesądza. A ludzie nie mogą na razie jeszcze, to nikt, na szczęście nikt się nie bierze za to, żeby korygować nachylenie osi ziemskiej. Klimat się zmienia. Klimat się zmienia. Ja przypominam sobie taką, jak byłem w Kanadzie, odwiedziłem tam Muzeum Dinozaurów w prowincji Alberta.
Tam te dinozaury, no gnaty takie nieprawdopodobne, ale to sam te gnaty wystarczy, jak jeden gnat człowiek zobaczy, to tak jakby wszystkie widział. Natomiast bardzo ciekawe były modele kuli ziemskiej w rozmaitych epokach geologicznych. No i zwróciło moją uwagę, jak oglądałem te modele, że w epoce kredy musiało być bardzo ciepło. Dlatego, że poziom mórz był wyższy od obecnego o ponad 200 metrów. I nawet na biegunach nie było czap lodowych, tylko była woda w stanie płynnym. Więc musiało być ciepło. No a dlaczego? A dlaczego? Przecież nie było przemysłu. To pani Kopacz tam myślała, że to dinozaury tam, że ludzie rzucali kamieniami w dinozaury, a ludzi nie było w ogóle wtedy. No. Ale to no mniejsza. Proszę Państwa, potem się coś stało, ochłodziło się, poziom mórz spadł do mniej więcej obecnego, bo bardzo duża część wody została uwięziona w czapach lodowych na biegunach, na przykład na biegunie południowym na Antarktydzie. Ten lodowiec ma grubość 5 km, więc tam sporo tej wody uwięzło. No i tam na tym, na północnym biegunie, na lodowcach, w górach, wiecznych śniegach i tak dalej, mnóstwo wody zostało uwięzione. W związku z tym poziom mórz opadł. No dlaczego? Co się stało? Proszę Państwa, otóż moim zdaniem, to ja nie jestem tam takim tutaj ekspertem, bo nie mam żadnych tam tytułów profesorskich, jestem prostym magistrem, no ale różnymi rzeczami się interesuję, między innymi tymi, bo też się zainteresowałem, no co się dzieje, dlaczego tak jest. Otóż przyczyny są natury kosmicznej, przyczyny są natury kosmicznej. Układ słoneczny razem z Ziemią krąży z ogromną szybkością wokół centrum galaktyki Drogi Mlecznej. Mimo że krąży z ogromną szybkością, to jeden obrót wokół tego centrum zajmuje Układowi Słonecznemu 250 milionów lat. W związku z tym do tej pory tylko 20 razy ten obieg nastąpił. I ten okres obiegu, te 250 milionów lat, to jest rok galaktyczny. Rok galaktyczny. Dinozaury były w poprzednim roku galaktycznym, więc całkiem niedawno. I proszę Państwa, na czym polega fenomen? Że Układ Słoneczny, kiedy krąży z tą ogromną szybkością wokół centrum galaktyki Drogi Mlecznej, nie porusza się idealnie w osi swojego ruchu. Nie porusza się idealnie w osi swojego ruchu, bo oddziałują na niego grawitacyjnie inne układy gwiezdne, planetarne, inne gwiazdy i tak dalej. I na skutek tego oddziaływania grawitacyjnego z wielu stron Układ Słoneczny porusza się wprawdzie wzdłuż tej linii, ale zatacza takie ogromne koła wokół tej linii osi swojego ruchu. Jego trajektorię można porównać do takiej rozciągniętej sprężyny. No i kiedy zatacza takie koła, no to na przykład przez, nie wiem, 10 milionów lat może przechodzić przez, albo i 50, a kto mu zabroni, może przechodzić przez obszar czystej próżni, gdzie nic nie hamuje dostępu promieni słonecznych do Ziemi. No to jest ciepło. To jest ciepło. A potem dalej leci, w 60 milionie, trafia w strefę trochę zapyloną. Także 1% tych promieni słonecznych już nie dociera do powierzchni Ziemi. I znowu 70 milionów lat ochładza się. Ochłada się, następują takie epoki. Człowiek nie ma z tym nic wspólnego. W ogóle to są siły, nad którymi ludzkość nawet jakby chciała, to nigdy nie zapanuje. W związku z tym, no to po co nam się w
wciska do głowy takie rzeczy. Dlatego, że można nas wytresować. Można nas wytresować. I proszę bardzo, jaką ci wszyscy mądrale by wzięli osobę, żeby tu w charakterze jasnego idola. No niestabilną emocjonalnie szwedzką taką panienkę. Która chyba rzeczywiście jest mało stabilna emocjonalnie. I wwodzi za nos wszystkich tu mądrali, wszystkich dygnitarzy. A sama właściwie nic nie umie, bo ona wagary, do szkoły nie chodziła, bo wagarowała, żeby ratować planetę. No i to, proszę Państwa, więc jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i teraz mamy, co mamy? Co Unia Europejska nam kazała, już nie mówię o tych elektrycznych samochodach, ale mamy doprowadzić nasze domy do neutralności klimatycznej, co będzie bardzo drogo kosztowało. No to co, jak my to zrobimy? No na pewno będziemy musieli zaciągnąć kredyty w bankach. No i to w ten sposób się pożegnamy z własnością i z wolnością i w ogóle. Tak jak to na zjeździe złotych cielców w Davos sobie tam wykoncypowali. Także to jest ta trzecia wojna, w którą Polska została wciągnięta. No i tutaj jedynym takim środkiem obrony to jest niepoddawanie się tej bredni. Tej bredni, bo proszę Państwa, kiedyś marszałek Piłsudski tam w 1923 roku przemawiał w hotelu Bristol. No i tam, żeby zilustrować jakąś absurdalną sytuację, to mu powiedział tak, że wyobraźcie sobie, że zakładam spółkę do wypłukiwania złota z powietrza. No to wtedy to się wydawało, że to czysty absurd. A przecież teraz jest, no handlują limitami dwutlenku węgla, wypłukują złoto z powietrza. I tak naprawdę o to chodzi. No ale tego nie można powiedzieć wprost, głośno, tylko trzeba panną Gretę wynająć, żeby nas tutaj czarowała swoimi opowieściami. Dziękuję Państwu bardzo.